A więc w takim, no, w takim razie Emma naprawdę widziała pobykany nóż. Ale przypuszczam, że masz jakieś informacje co do tego drugiego noża. Jeżeli tak, proszę nas oświecić, panie Wright. A więc na razie zbrodni już było popykane, no, przed morderstwem. Jest tylko jeden sposób na to. Proszę na to popatrzeć. Oto jest prawdziwe narzędzie zbrodni. I to zdjęcie, jak mówię, gdzie jest Neil Marshall, Grant i Lana Skye na tym zdjęciu. Na tym zdjęciu, no właśnie, Neil Marshall trzyma swój puchar króla prokuratorów. I na tym pucharze jeszcze ta nagroda miała właśnie to część popykanej halabardy, czyli właśnie tego niby popykanego noża z tą złamaną końcówką. Więc to jest coś, co no, obserwujemy, że jest narzędzie zbrodni. To jest ten właśnie drugi popykany nóż. A więc pokażmy to zdjęcie. Take that! Odpowiedź leży, no, odpowiedź prowadzi do przeszłości. 2 lata wstecz. Tutaj dokładnie, w tym zdjęciu. Widzicie, o tym właśnie nożu mówię. Tu jest właśnie jeszcze ta halabarda cała. To jest zdjęcie z tamtej ceremonii. Co jest, panie Edward? To zniszczone narzędzie zbrodni. Czy widzicie nagrodę, którą pan marszał trzyma? To zniszczony nóż. Jak wcześniej podsumowaliśmy, ten nóż na obrazku to nie jest nóż Joa Dark. A więc w takim razie, ten nóż, który świadek widziała, to był nóż pochodzący z tego pucharu. Cisza, cisza, cisza! Nie masz, został nagrodzony tym królem pokatorów tamtego dnia. Jako nagrodę. Otrzymał on nagrodę, no, otrzymał on puchar z tym, z tą zniszczoną tarczą i zniszczonym nożem. Kiedy on ścigał Joa Dark, to on wyjął ten nóż. Jako prokurator, on nie trzymał pistoletu. Ten nóż to jedyna broń, którą on dysponował w tej niebezpiecznej sytuacji. Ale nie może być. O, a czemu nie, panie Edward? Ponieważ jeżeli król prokuratorów rzeczywiście było narzędziem zbrodni, to morderca i ofiara musieliby się zamienić miejscami. Co masz na myśli? Mam na myśli, że ten mężczyzna z nożem w górze, tym mężczyzną jest prokurator Neil Marshall. No, dobrze myślę, że w końcu skoro Tomasza wziął ten nóż ze swojej nagrody, to oczywiście to on musiał go teraz trzymać w tej chwili, kiedy no niby tam doszło do zabójstwa. Ale to prokurator, to przecież prokurator umarł. To się zgadza. Co, o co tu w ogóle biega? A to wygląda, że pan Wright chyba na przejście, no, wyskoczył z podsumowaniem. Właśnie hold z tej strony. No, z Emmy. Właśnie jak mówię, fajnie by było też tak usłyszeć, że właśnie zarówno Emma, jak i też Lana właśnie krzyczą hold it, wiecie. A w końcu to są jednak całkiem ważne postacie. Tak samo zresztą Maja chyba też nie ma swojego krzyku. No czekaj, czekajcie, jeżeli dobrze pamiętam, pamiętam wszystko. Pani świadek? Panie Edward? O co chodzi? Czy możesz mi pokazać swoją listę dowodów po raz kolejny? Listę? Tą z tym obrazkiem z tyłu? Wiedziałam. Ten obrazek. Ja go narysowałam. Co? Narysowałaś to? To się zgadza. Lista nie była podzielona na pół w czasie, gdy rysowałam ten obrazek. Przez ten cały czas tak bardzo próbowałam zapomnieć. Musiałam tą część zamknąć gdzieś głęboko wewnątrz mnie. Może najpierw by było, gdyby pani to dodała do swoich zeznań. Czy mogłabyś nam dodać to do swoich zeznań, co pani właśnie sobie przypomniała, pani Skye? Tak, wysoki sądzie. A wiesz, te noże, a teraz niebieska oznaka? Może być ciekawie. Dobrze powiedziane, Phoenix.
Bo nie że się nagle drugi nóż wziął tam znikąd. Właśnie nawet trzeci w tym epizodzie, bo tam jeszcze pamiętacie, że był w ogóle w tym epizodzie nóż Edgeworth'a jeszcze. To jeszcze niebieska oznaka okazuje się, że istniała wcześniej niż powstała nagle. Nie wiem jakim cudem to wszystko. Okej, kolejna część zeznań od Emmy. Kiedy widziałem, jak tato mężczyzna podniósł nóż, to spanikowałem i biegłem na nich obu. Chyba tego mężczyznę z nożem potrąciłam. Potem był kolejny błysk z błyskawicy. I wtedy to jest to, co widziałam. Niebieska odznaka. On nie był w pomieszczeniu, ale jestem pewna, że widziałem jego cień. No, to jest coś niespotykanego. No i właśnie, no. To przecież niemożliwe. Szef detektywów spraw kryminalnych nie zrobił tej oznaki. W tym roku on ją zrobił. A nic znaczy, że to nie istniało 2 lata temu. A więc, no, obrona może zacząć swoje przesłuchanie. Okej, Lana chyba jednak zaprzecza. Wow, naprawdę się wkurzyła z taką pozą i tak dalej. Całkiem fajna poza jak dla mnie. Tak właśnie wkurzyłam, że zależy tak dalej, naprawdę. Przestańcie! Proszę! Nie ciągnijcie tego dalej. Lana? A co to oznacza? Proszę, zasada miejsce dla oskarżonej. Ale nie możecie tego zrobić. Ja już cię przyznałem do przestępstwa. Dlaczego nie możecie tego po prostu tak zostawić? Pani szefa prokuratury Sky. Już doszliśmy tak daleko. Nie za późno na odwrót. No tak, no w końcu, no. Wolałbym jednak, żeby to wszystko nie poszło na marne. Cisza! Jak obrona teraz zacznie swoje przesłuchanie. Panie ochroniarzu, proszę zająć się oskarżoną. A w końcu dochodzimy do sedna tej sprawy. Okej, więc w tych zeznaniach trzeba dojść do części, gdzie właśnie Emma mówiła o tym, że widziała niebieską odznakę. Okej, dalej to jest jeszcze? I właśnie, niebieska odznaka. I w tej części zeznań trzeba Lanie przedstawić jej ten cały dzban, no, którego mniej więcej część była w sejfie Damona Ganta, więc trzeba ten dzban przedstawić. OBJECTION! Tą tajemniczą niebieską oznaką był ten przedmiot. Ale to jest... cóż to dokładnie jest? Chyba to jest jakiś rodzaj dzbanu, wazonu, coś takiego. Ale pani Wright, to wcale nie wygląda jak niebieska oznaka. No, rzeczy same. No jak teraz tak stoi, to jest tylko zwykły dzban. Jednak... A co jeśli byśmy zmienili swój kąt widzenia? Nasz kąt i w ogóle punkt widzenia? Muszę pokazać się, no, ten kąt, pod jaki trzeba patrzeć na tą całą wazę. Więc wszystko zdobycie na ekran dolny, więc cięcie. Okej, więc teraz trzeba tą wazą tak obracać, żeby ona wyglądała jak głowa niebieskie odznaki. Więc teraz trochę z tym pokombinuję. No właśnie, to tak mi sobie się już, tak już to trochę przypomina odznakę. Ale teraz to już w ogóle, no popatrzcie, to jak gdzieś wygląda jak głowa niebieskiej odznaki, pod takim kątem to się właśnie tak mniej więcej prezentuje. Się upewni, no coś mniej więcej taki kąt, mniej więcej tak trzeba to przedstawić. Może jednak trochę... O tak mniej więcej, okej. Okay. Więc prezent, napis teraz będzie na 10 to prezent. Więc znowu cięcie, ekran górny. Okej, czy to zadziała? No? Czy to jest cud, czy co? Nikt nie może zaprzeczyć, że ten dzban, ta waza jest podobna do niebieskiej odznaki. No właśnie. Nie! Nie może być! Cisza, cisza! Oczywiście obrona udowodniła to, co przed chwilą uznała. Tajemniczą niebieską odznaką tajemniczą niebieską odznaką by było to! A cóż, nam wszystkim się podoba ten dramatyczny pokaz ze strony Wrighta, jednak zostaje jedno pytanie. Do czego dochodzisz? Co masz na myśli?
Więc tą oznaką była ta woda, tak? To nic nie zmienia. Ale Phoenix już wszystko wykombinował. Obawiam się, że tu się mylisz, panie Edgeworth. Widzisz? To zmienia wszystko. Tak? A więc bardzo dobrze. Powiedz nam. Co jest teraz, co teraz jest inne, skoro teraz wiemy, no, że Siarek widziała tą bazę? I trzy warianty. Pierwszy to jest lokacja, co ma właśnie tak trochę sens. Znaczy trochę, ale no, tak nie do końca. Drugim wariantem jest narzędzie zbrodni. I trzecim jest morderca. I poprawną odpowiedzią jest narzędzie zbrodni. Dlaczego? Za chwilę zobaczycie. A nie sposób, że wam jeszcze raz powiem. W momencie morderstwa pani Siarek widziała tę bazę. Nie tylko to, ale widziała to pod bardzo specyficznym kątem. I wiedząc to, gdzie ona, skąd ona mogła widzieć tą całą bazę? Skąd? A cóż, położenie tej bazy jest pokazane dokładnie na tym zdjęciu z dnia morderstwa. Jest na półce w biurze Damona Ganta. Widzicie tam z tyłu, tutaj jeżeli się nie widzieli. Tam pomiędzy Nilem a Laną. I też w ogóle zwróćcie uwagę, co w ogóle znajduje się właśnie obok jeszcze Lany i to jest właśnie też przed nią. Tutaj właśnie mamy taką właśnie rycerską zbroję, która też trzyma jeszcze kolejny ostry przedmiot, który mógłby posłużyć za narzędzie zbrodni. Więc proszę bardzo, czwarty nóż w tym całym epizodzie, naprawdę już, no to już po prostu się robi z tego całkiem wręcz ostra kolekcja, haha. Ale ciało było znalezione, jak leżało w pobliżu biurka Lany Sky. Pani Świadek tak sama zeznawała. Tak, i te dwa fakty, one osłaniają do czego tak naprawdę doszło. Widzisz? Do potyczki pomiędzy Darkiem a Marszałem nie doszło przy biurku Lany Sky. To zdarzyło się przy drugiej stronie tego pokoju. Przy biurku szefa Ganta. A więc mówisz, że morderca ruszył, przemieścił ciało ofiary? Od biurka Demona Ganta do biurka Lany Sky? Tak? Ale czemu nie? Nie ma do tego w ogóle powodu. Dokładnie. Okej, to jest ciekawe, że Felix powiedział, że nie ma powodu. Dokładnie, więc po prostu tak. Morderca jest kretynem, bo zrobił coś się bez powodu. To nie. Jeżeli nie było powodu, to rzeczywiście nie było, to on by nie przeszedł przez te wszystkie kłopoty. Jedyne logiczne podsumowanie jest takie, że był jakiś powód. A więc wiesz, co to był za powód, panie Wright? A więc no w końcu to wszystko, tak rozsygnałem. Więc dlatego Lana chciała zasłonić tą całą rozprawę. Jak teraz jest zbyt późno na wyjście z tego, na odpuszczenie sobie. Proszę, przypomnijmy sobie zeznania ze strony świadka. Powiedziała ona, że potrąciła mężczyznę, który, trzymał nóż. W następnej chwili... ta waza była potrącona i poleciała ona w powietrze. Teraz powiedz mi, co by sprawiło, że ta waza w ogóle, poleciała? To musiało być, to uderzenie, którego ten mężczyzna dokonał, kiedy on wpadł prosto w ścianę? Panie i panowie, jeżeli mogę zwrócić pańską uwagę na to zdjęcie, a ten obrazek po raz kolejny.